Słoneczne, sobotnie, uśmiechnięte dzień dobry. Powodów, dla których chcemy na dzisiejszym nabożeństwie wielbić Pana Boga i dziękować Mu, jest naprawdę wiele. Żyjemy. Możemy mieć znowu nadzieję na kolejną wiosnę. Studiować będziemy dzisiaj jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego. Będziemy umacniać dzięki temu naszą wiarę, naszą pewność przebaczenia grzechów i zbawienia. Dzisiejszym powodem do wyrażenia wdzięczności będzie też wspomnienie historii naszego zboru. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana. Tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana podnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższać. Dziękujmy Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Skłonimy się do wspólnej modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że jesteś naszym Stwórcą i Panem. Dziękujemy, że możemy się nazywać Twoimi dziećmi i jesteśmy Twoim Kościołem. Dziękujemy Ci za Dzień Twój Święty Sobotni. Za to, że możemy w ten szczególny dzień oddawać Tobie chwałę, ale też, że jesteśmy jednym ze zborów, który głosi Twoje powtórne przyjście. Prosimy Cię, bądź z nami na dzisiejszym nabożeństwie, bądź z nami, gdy będziemy studiować słów Twoich i gdy będziemy śpiewać pieśni ku chwale Twojej. Za wszystko, Ojcze, Tobie niech będzie cześć, uwielbienie. Amen. Amen. Kochani, nasz zbór cały czas działa, cały czas pracuje. Nie tylko odbywają się nabożeństwa sobotnie, ale są i spotkania w tygodniu. Jednym z takich spotkań jest środowe spotkanie, na których studiujemy Księgę Dziejów Apostolskich. Jest to spotkanie na Zoomie o godzinie 19, na które bardzo serdecznie zapraszam. Innym takim spotkaniem na aplikacji Zoom jest spotkanie na rozpoczęcie Dnia Pańskiego w piątek o godzinie 17. Również bardzo serdecznie zapraszam do dołączenia się do tych spotkań. Cały czas trwają wykłady brata Marka Finlaya. Niedziela, godzina 18. W tym tygodniu będzie to już piąty odcinek tej serii wykładów. Zachęcam także do przeznaczenia 1% podatku na chrześcijańską służbę charytatywną z wyszczególnieniem filia w Krakowie. Będzie to filia w naszym zborze. Jest czas rozliczeń, rozliczamy się. Wypełniamy nasze pity. Pamiętajmy też o tym celu. Wspominaliśmy o historii, wspominaliśmy o wspomnieniach, więc teraz zapraszam Daniela i jego gości. Dzień dobry. Coraz mniej jest wśród nas osób, które pamiętają tę wielką cezurę nie tylko w historii Polski, a więc II wojnę światową, która przeorała właściwie nie tylko nasz naród, ale i właściwie całą społeczność światową. Ale i wtedy, podczas tego trudnego czasu,
w Krakowie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego działał i cieszę się, że dzisiaj jest z nami brat Aleksander Sosin. Dla wielu krakowian pewnie wujek Olek, ponieważ wielokrotnie uczył kolejne pokolenia religii w zborze krakowskim. Więc wujek Olek i brat Aleksander pamięta ten czas trudny, był wtedy dzieckiem. Jak wtedy społeczność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego funkcjonowała w Krakowie? Może najpierw małe sprostowanie. Nie byłem katechetą, nie uczyłem religii, ale uczyłem swoje dzieci, aby mogły tutaj być. Natomiast okres wojny, okupacji, ja kiedy wybuchła wojna, miałem wtedy 2 latka. W związku z tym pamiętam dopiero powiedzmy 42, 43, 44 rok. W czasie okupacji zbieraliśmy się w kaplicy na Brackiej. Ja jako dziecko pamiętam to pomieszczenie troszeczkę nie takie piękne jak tu. Ono było, wydaje mi się, nie wiem czy rzeczywiście takie było, ale było ponure. Zresztą wchodzenie do tej bramy tam też było takie. Myśmy się musieli troszeczkę powiem maskować, żebyśmy nieostentacyjnie tam wchodzili. To był taki okres naprawdę bardzo trudny, chociaż dla zboru krakowskiego przynajmniej wiem, że bardzo szczęśliwy. Nie pamiętam, żeby ktoś z naszych braci, sióstr, wujków, jak ja wtedy mówiłem, żeby był wywieziony gdzieś i rozstrzelany. Jedna osoba wiem, że była na tych pracach przymusowych wywieziona do Niemiec. Natomiast na terenie Krakowa wiele osób musiało wykonywać na rzecz Niemców różnego rodzaju prace. Kraków miał wtedy status szczególny, nie było to miasto zniszczone, więc to życie wciąż w tym mieście trwało i rozumiem też, że nabożeństwa odbywały się regularnie. Tak. Nie było żadnych przerw, przynajmniej ja nie pamiętam. Nawet przypominam sobie, że mieliśmy takie ekstra uroczystości, kiedy w tym zborze była małżonka brata Durasa. Ona przepięknie śpiewała, więc myśmy bardzo chętnie uczestniczyli w nabożeństwach i no, komunikacji nie było, przynajmniej dla Polaków. W związku z tym mój ojciec Strzyżyn, bardzo częstośmy jeździli w lecie rowerami na nabożeństwo. Pamiętam brat Michał Fijał z kolei na nogach z Głogoczowa. Obojętne jaka pogoda była. A to jest kilkanaście kilometrów. To jest kilkanaście kilometrów, nie, prawda? Raczej 10, bo Głogoszczów ma gdzieś jakieś 20 parę kilometrów jest od Krakowa. No to kawał drogi. A były zimy wtedy też takie, że brat musiał brnąć w śniegu nieraz po pas. Kiedy przychodził na nabożeństwo, był tak piekielnie zmęczony. Często nocował u moich rodziców, bo nie był w stanie w tym samym dniu w sobotę wracać do domu. Dopiero wracał w niedzielę. A nabożeństwa trwały 2,5 godziny? Czy teraz w czasie szczególnym mamy 1,5 godziny, czy trochę dłużej? Myślę, że takim standardem jak zawsze. O 9:30 rozpoczynało się, gdzieś do 12:00 się kończyło nabożeństwo.
To teraz na moment przeniesiemy się w czasy powojenne. Siostra Barbara Markowska, niestrudzona kronikarka naszego zboru. Bardzo wiele materiałów jest przechowywanych w jej mieszkaniu, mnóstwo zdjęć. Właściwie ta pasja kronikarska do dzisiaj nam służy, kiedy próbujemy spisać te ostatnie 100 lat naszego zboru. I właściwie to jest spisane w takim kształcie, że tak powiem, takiego dziennika, który siostra Barbara prowadzi. Ale ja chciałbym właśnie wrócić do tych czasów powojennych. Czy Kraków był takim centrum administracyjnym wtedy Kościoła w Polsce? No bo Warszawa, wiadomo, była zniszczona, więc bardzo wiele instytucji, także państwowych, różnych, odradzało się właśnie w Krakowie. Dopiero potem były przenoszone do Warszawy. Tutaj trzeba by wrócić chyba do roku 1944, kiedy po wojnie zaczęły organizować się ośrodki nasze kościelne, bo nie wiadomo było, ile osób przeżyło wojnę, co się dzieje ze zborami. I w 1944 roku, ponieważ Lublin był najbardziej na wschodzie i miał tą możliwość zorganizować taki ośrodek. I tym ośrodkiem kierował wtedy brat Stefan Kapusta, który pochodził z Krakowa. I takie ośrodki powstały trzy. Był w Warszawie, w Lublinie i w Krakowie. W 1945 roku mój ojciec, jako młody pastor, kaznodzieja, wtedy tak się mówiło, dostał polecenie, żeby objechał wschodnią stronę Polski, zorientował się, co się dzieje w zborach. Dojechał do Lublina i tam dostał legitymację, która go upoważniała, że mógł dalej legalnie poruszać się. Dotarł do Krakowa. Tutaj powstał drugi ośrodek i tu był brat Jan Kulak. Żeby to jakoś połączyć wszystko, w 1945 roku moi rodzice mieszkali w Radomiu, i zostało zorganizowane spotkanie w prywatnym mieszkaniu moich rodziców, przedstawicieli tych trzech ośrodków. I tam wtedy nasz Kościół przyjął nazwę Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego. W 1946 roku został zwołany pierwszy zjazd powojenny Kościoła i wtedy zostały zorganizowane już tak bardziej prawidłowo, że tak powiem, trzy zjednoczenia. Obecnie to się nazywa diecezje. No i tu w Krakowie na ulicy Brackiej, tak jak brat Sosin mówił, była nasza kaplica i w tym budynku siedzibę znalazła centralny, że tak powiem, zarząd naszego kościoła. I to trwało do 1947 roku na Brackiej, ponieważ ten budynek był kupiony w 1946 roku, ale potrzebny był remont, więc później zostało to przeniesione na ulicę Lubelską. Zjednoczenie Południowe zostało zorganizowane w 1947 roku pod tą nazwą. No i już później siedziba została tutaj. I natomiast nie tylko siedziba Zjednoczenia tutaj była, bo przecież na początku jeszcze siedziba Zjednoczenia była w Bielsku. Tak. Dopiero w 1947 roku, kiedy już tu miejsce było, przeniosła się z Bielska. Ale nie tylko była siedziba, bo tutaj było reaktywowane seminarium duchowne, które istniało do 1949 roku tu w Krakowie. Później zostało przeniesione do Bielska, do kamienicy w Bielsku. Również było tu wydawnictwo, które było później przeniesione do Warszawy. Które w tym roku obchodzi stulecie, więc rok młodszy niż nasz zbór w Krakowie. No, tak.
Czyli źródła też wydawnicze naszego kościoła mieściły się w Krakowie, zatem sporo tych administracyjnych, ważnych urzędów było w tym mieście, więc chyba możemy przyznać, że po wojnie właśnie to było centrum. No po wojnie tutaj był taki ośrodek, gdzie koncentrowały się wszystkie praktycznie instytucje naszego kościoła. Dopiero później zaczęły, bo budynek, dlaczego tutaj było... Była siedziba centralna, dlatego że w Warszawie był budynek na ulicy Tureckiej, który później po wojnie państwo przejęło. No i musiało gdzieś być, więc było na ulicy Brackiej w Krakowie przez parę lat. Tutaj też bardzo wiele gości z zagranicy przyjeżdżało, prawda? No i też było to takie miejsce, to zresztą odnajdujemy takie świadectwa nawet w ówczesnej prasie, że adwentyści chętnie pomagali właśnie w poszukiwaniu osób zaginionych czy w udzielaniu pomocy. No to był taki moment, gdzie ta pomoc była potrzebna, a ponieważ no, w czasie wojny wiadomo, był wielki zamęt i po wojnie zaraz, więc trzeba było w jakiś sposób szukać zaginionych. To jeszcze na moment wrócimy do tych czasów wojennych. Bracie Olku, czy nawet jakieś w pamięci takie jedno ważne wydarzenie z życia rodziny? Wiem, że ojciec też miał bardzo ciekawe i no wręcz mrożące w żyłach doświadczenia związane no, ze swoją wiarą. Ja już opowiadałem, więc wiele osób zna historię mojego ojca. Ja pamiętam takie bardzo trzy dramatyczne historie. Jedna to jest odmowa pracy w sobotę. Tata był dorożkarzem. Teraz mamy takie piękne dorożki na krakowskim rynku. Wtedy były one inne, skromniejsze. I obowiązek. Raz w tygodniu dorożkarz musiał służyć w jakiejś instytucji niemieckiej, żeby jeździć z urzędnikami, pracownikami, tak jak teraz taksówki. No i tatusiowi kiedyś wypadło w sobotę taki dyżur i tata w piątek pojechał na gestapo, bo miał obsługiwać właśnie funkcjonariuszy gestapo. No i tam powiedział, że jest adwentystą, że święci sabat i że w sabat nie może przyjechać i prosi, że może przyjechać w niedzielę lub w poniedziałek, obojętne. No i tam na tym posterunku skatowano tatę. Po prostu wyłożono go na ławę i takimi gumami go zbili. Kiedy tata przyjechał, to praktycznie rzecz biorąc, koń go przywiózł, bo tata nawet nie mógł siedzieć już na tym koźle. My z bratem przez dziurkę od klucza podglądaliśmy, bo coś się działo w pokoju, w sypialni. A tata leżał na łóżku, a mama go nacierała jakimiś, przypuszczam, że żywokostem albo innymi maściami, bo był cały czarny, tak był zbity. To było bardzo traumatyczne przeżycie, dlatego że jednak była następnym dniu sobota i spodziewaliśmy się, że przyjadą po tatę, bo tata nie pojechał wykonywać tej swojej pracy. Nikt nie przyjechał w sobotę, klęczeliśmy na kolanach, modliliśmy się. Nikt nie przyjechał w niedzielę, w poniedziałek, wtorek. Odetchnęliśmy dopiero w następną sobotę, kiedy pojechaliśmy na nabożeństwo. Bez już opowiadania, ale jeszcze wspomnę tylko dwie historie. Druga taka bardzo traumatyczna sytuacja była, kiedy tata przez nieostrożność przeciął kabel, kosząc zboże, ten kabel szedł do radiostacji naprowadzającej na lotnisko samoloty tu w Krakowie.
To był praktycznie wyrok śmierci. I trzeci, może też bardzo traumatyczny, ale może też i komiczny. Dorożkarze, koledzy, pseudo koledzy taty często podpuszczali albo żołnierzy, albo urzędników przeciwko, mówiąc, to jest chociaż, spróbujcie go tam jakoś urządzić. No i między innymi wsiadło dwóch gestapowców do dorożki, kazali się tam gdzieś odwieźć, później wyciągnęli pół litra wódki i chcieli, żeby tata się napił tej wódki. Tata odmówił, więc magnetem mu podważyli zęby, pół litra wpompowali wódki do żołądka. Kiedy znowu nie tata, tylko koń przywiózł tatę do domu, no to było wiele problemów z tatą wtedy, bo był całkowicie nieprzytomny. I też przed dziurkę od klucza podglądaliście tę sytuację, tak, jak rozumiem. I ostatnie pytanie z takiej perspektywy właśnie spojrzenia na tę historię, którą siostra tak pilnie dokumentuje. Czego dzisiaj możemy się nauczyć z tych dziejów zboru krakowskiego i czy w ogóle takie wspomnienia, taka sytuacja, w której właśnie siedzimy i opowiadamy o tym, co kiedyś było, czy to ma w ogóle znaczenie? No na pewno ma znaczenie i to ogromne, bo musimy wziąć jak przykład tych ludzi, dla których to było wielką rzeczą, którzy byli bardzo zaangażowani, dosłownie żyli Kościołem. Ja to mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia jako dziecko wychowywane w rodzinie kaznodziejskiej. Tam no, dla nas to było wszystko. Myśmy żyli dla Kościoła i rodzice, i my, i moi bracia. I ja myślę, że tak powinno być i do tej pory. I tego wszyscy sobie życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lubelska 25, właściwie miejsce nierozerwalnie związane z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, ale to nie jest tak, że zawsze tutaj się mieścił nasz zbór. Nie zawsze tutaj także mieściła się diecezja południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Był to rok 46, tuż po wojnie, kiedy wszystko w naszym kraju próbowało się odbudować siłami naszego społeczeństwa. Próbowaliśmy wrócić do normalności. Wcześniej, w poprzednich latach, właściwie nasz zbór krakowski wędrował po różnych miejscach w mieście. No ale w 1946 nastąpił ten moment, kiedy można było się na dłużej zidentyfikować z pewnym miejscem. Elżbieto, twoja rodzina rodem z Zakopanego miała dość znaczący wpływ, a nawet odegrała znaczącą rolę w tym, że właśnie dzisiaj możemy mieć swoją siedzibę w centrum Krakowa, niedaleko dworca, przy Nowym Kleparzu. Jak to się stało? Rzeczywiście to jest historia mojej rodziny, ale myślę, że nie tylko historia mojej rodziny, że jest to również historia kilku innych rodzin. Ale ponieważ o mojej rodzinie, więc kilka słów o moich dziadkach. Jan i Mariam poznali adwentyzm, poznali Pana Boga tuż przed wojną i rzeczywiście ochrzcili się w 1936 roku. Ciężkie lata okupacji były dla nich również ogromnymi doświadczeniami Bożej opieki, nadzwyczajnych Bożych interwencji, również ratujących życie. I tak jak Daniel wspomniał, po wojnie powstało marzenie o tym, żeby tutaj przy Lubelskiej 25 była kamienica, w której będzie siedziba naszego kościoła, w której będzie na nowo
wydawnictwo, w której na nowo będzie seminarium. Dziadkowie, usłyszawszy o tym marzeniu, w tym trudnym momencie lat powojennych, kiedy dla wielu osób jedyną wartością było odzyskane, można powiedzieć, podarowane na nowo życie, nie było po prostu środków materialnych. Dla moich dziadków stało się naturalne, że po prostu muszą sprzedać to, co mają, dla sprawy Bożej. I to nie jest tak, że mieli dwa domy, w związku z tym mogli pozbyć się jednego, żeby zamieszkać w drugim. Postanowili odsprzedać swój drewniany dom, sami przenosząc się do zabudowań gospodarczych, i przeznaczyli te środki na właśnie tę kamienicę. Willa, która została sprzedana, stoi do dzisiejszego dnia. Mówię willa, bo rzeczywiście teraz w kontekście dużych, wielkich, pięknych, puszących się budynków w Zakopanem jest maleńka. Wtedy była bardzo piękna, bardzo piękna. Długo nie znałam tej historii. Dopiero kilka lat temu, kiedy odwiedziła mnie moja mama, wysiadłyśmy na parkingu tutaj. Mama podniosła oczy tak do góry, obejmując kilka pięter tego budynku, i powiedziała: patrz, Elu, warto było. Tu jest też nasza Malwa. I pewno w tym miejscu mogłabym zakończyć moje opowiadanie, bo już dość zastanowienia nad tą bezgraniczną ofiarnością. Ale nie zakończę, dlatego że tutaj jest jeszcze druga bardzo trudna sprawa. Po wojnie oczywiście polska złotówka nie była najmocniejszą walutą, nie trudno się domyślić. I był wymóg, żeby ten budynek kupić za dolary. Władze komunistyczne nie pozwalały mieć absolutnie dolarów, a co dopiero jeszcze dokonywać transakcji w tej walucie. Ale jednak, tak dzisiaj o tym myśląc, myślę, że to było zrządzenie Boże, dlatego że osoby, które od dziadków odkupiły willę, miały pochodzenie żydowskie, może amerykańskie, w każdym razie dysponowały rzeczywiście dolarami. I zapłacono w tej walucie, ale było to owiane bardzo głęboką tajemnicą, dlatego że sankcje mogły być ostateczne. Więzienie, przesłuchanie, właściwie nawet śmierć. A więc trudne momenty. Wszyscy zobligowani do utrzymania tej tajemnicy, a jednak gdzieś jakiś przeciek i straszne, straszne miesiące oczekiwania dziadków i mojego ojca z siostrą właśnie na to, czy dziadek będzie uwięziony, czy nie. To niesamowite, ale nic takiego się nie stało. I dzisiaj możemy się tutaj wspólnie cieszyć z tego budynku. Historia naszego zboru, ta stuletnia, to oczywiście wiele rozmaitych postaci, często też dramatycznych wydarzeń, tak jak ta historia opowiedziana przed momentem. I tak jak Ela wspomniała, to nie tylko jej rodzina, to wiele rozmaitych cegiełek, które dołożyły się do tego, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy. Myślę, że czasem brakuje nam takiej refleksji też, a może i wiedzy, i być może to z tego wynika, jak wiele niektórzy musieli poświęcić, abyśmy mogli dzisiaj w spokoju, okej, w warunkach pandemicznych, w maseczkach, strasznie jest to uciążliwe, prawda? Tu cudzysłów. Natomiast pomyślmy o tym, jak uciążliwe było wtedy życie. I to też prowadzi mnie jeszcze dalej w przeszłość, do roku 1920, a raczej 1908-1910, kiedy idee adwentystyczne się pojawiły na ziemi krakowskiej czy w Małopolsce.
I o ten moment chciałbym zapytać brata Michała Sędzika, który też z taką pieczołowitością kolekcjonuje rozmaite świadectwa historii i ma o tym znakomitą wiedzę, nie tylko z dokumentów, ale także z opowieści swojego ojca, ale także innych osób, z którymi miał kontakt. Jak były początki adwentyzmu na ziemi krakowskiej? Początki adwentyzmu tutaj w Krakowie to rok 1910, kiedy do naszego miasta przyjechała z Moraw, to jest obecnie Czechosłowacja, przyjechała siostra o imieniu Luisa Raulin. Przyjechała w tym celu, ażeby tutaj na terenie Krakowa rozpowszechniać znaki czasu, ewentualnie inne zaproszenia, inne publikacje dotyczące naszego kościoła. I tą pracę wykonywała między rokiem 10 a 12. I to był początek jej pracy, to był w ogóle początek działalności adwentowej tutaj na tym terenie w naszym mieście. Niewiele wiemy o tej siostrze. Wiemy tylko tyle, że mówiła po polsku. Pochodziła z Mazur, a do nas trafiła właśnie z Moraw, z Czechosłowacji, gdzie tam została wysłana do Krakowa na ten teren jako na pole misyjne do działalności ewangelizacyjnej. Następnie występuje w Krakowie duchowny o nazwisku Enzelajt, który pochodził ze Lwowa. I tutaj w wielu miejscach w Krakowie wygłaszał odczyty, organizował nabożeństwa. Ale w zasadzie największy ruch ewangelizacyjny zrobił brat Żurek, który także przybył tutaj z Moraw, z Czechosłowacji. Z tym, że jego praca nie trwała długo, ponieważ został aresztowany przez policję i osądzony jako osoba wykonująca złą robotę na terenie Krakowa. Został uwięziony, a następnie powiedziano mu: słuchaj, ale musisz Kraków opuścić. Po kilku latach przyjechała do nas siostra Anna Róż. Ona także pochodziła z Moraw, z Czechosłowacji. I w zasadzie od niej rozpoczyna się prawdziwa historia zboru krakowskiego, ponieważ ona zapoznała wiele osób, które zapragnęły być tak jak ona adwentystkami. I w roku 1920 grono 8 osób, 8 kobiet utworzyły zbór adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Jeżeli zbór, no to potrzebna kaplica, potrzebna jest organizacja, potrzebne są podręczniki. Więc kaplicę stanowiło mieszkanie siostry Dziwińskiej, która zamieszkiwała tutaj w Krakowie przy ulicy Kołłątaja. Oddała jeden pokój w tym celu, ażeby tam mogły odbywać się nabożeństwa. Ale jej praca spowodowała przyłączenie się do naszego zboru kolejnych osób i taką osobą bardzo znaczącą była siostra Koźbiał oraz siostra Kołoś, mieszkające tutaj w Krakowie w okolicach Ronda Mogilskiego. W każdym razie w roku 20 w Krakowie został zorganizowany zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dalsze losy to takie, że zbór się powiększał. Potrzebne było większe pomieszczenie. I wielokrotnie na przestrzeni lat zmieniały się te miejsca. Bardzo często nabożeństwa odbywały się na ulicy Bosackiej. Tam mieszkał kaznodzieja o nazwisku Jan Zastawny. W jego mieszkaniu odbywały się nabożeństwa. Ale to mieszkanie także okazało się za małe i poszukiwania sprawiły, że znaleziono obiekt na ulicy Kazimierza Wielkiego. Ten budynek stoi, to miejsce można oglądać. Jest akurat w nim stolarnia, ale to nieważne.
Gdy właściciel tego lokalu zobaczył, że tam odbywają się nabożeństwa, wygłaszane są odczyty, przychodzą ludzie, tam odbywa się normalne życie kościelne, wypowiedział umowę. No i należało szukać dalej. I znaleziono wtedy w roku 1934 miejsce na ulicy Brackiej. Tam w tym domu wcześniej miał miejsce, był zbór braci polskich, ale w czasie przedwojennym to akurat miejsce było do wynajęcia i tam nasi kaznodzieje, członkowie aktywni wynajęli to pomieszczenie, które służyło jako kaplice aż do roku 1946. I okres wojny to właśnie okres, w którym tam zbierali się nasi członkowie. Co ciekawe, w czasie wojny regularnie odbywały się nabożeństwa. Parafrazując modne hasło, moglibyśmy powiedzieć, że Ewangelia jest kobietą, prawda? 8 kobiet zakładało społeczność adwentystów w Krakowie. No, próbuję sobie nawet wyobrazić tę sytuację, kiedy przyłączają się kolejne osoby do właściwie garstki wobec całej społeczności krakowskiej, do garstki osób i podążających tym śladem Chrystusa. No, było to na pewno wielkie wydarzenie w ich życiu, ale także wielki wyraz chyba odwagi. To niesamowite. Nieprawdopodobne, moglibyśmy powiedzieć. Jest coś znamiennego w tym, że historia naszego zboru splata się z rozmaitymi trudnymi także wydarzeniami w naszego kraju, bo lata 20 oczywiście czas powojenny, po I wojnie światowej, potem lata wojenne, też trudny moment. Ciekawe, z dzisiejszej perspektywy, ciekawe doświadczenia powojenne, ale przeskoczmy nieco dalej do lat 80. 81 rok, drugi, czas stanu wojennego. I tak jak wcześniej te rozmaite kryzysowe sytuacje właściwie nawadniały wręcz nasz zbór i przysparzały członków, no to tak samo było w latach 80. Tak, w czasie przemian politycznych w Polsce widać było większe zainteresowanie sprawami religijnymi. Był tutaj akurat pastorem brat Gradzikiewicz, który mało tego, że prowadził odczyty w sobotę, w niedzielę, to i w środę odbywały się odczyty. I w niedzielę także. Także kaplica była tutaj pełna. I co ciekawe, w czasie, gdy nastał stan wojenny, on akurat miał miejsce wtedy, kiedy brat Polok, Władysław Polok, tutaj prowadził serię odczytów z Księgi Daniela i Objawienia. I ostatni odczyt właśnie wypadł wtedy, kiedy zgasło światło, no i wprowadzono stan wojenny. Stan wojenny nie spowodował jakichś zakłóceń tutaj funkcjonowania zboru czy działalności misyjnej. No nie było kolportażu, nie było jakiejś oficjalnej publicznej działalności, ale odczyty się tutaj odbywały. I tu można wspomnieć jeszcze drugie wydarzenie. Rok 84. Na Błoniach stoi namiot. Namiot, przed którym jest ogromna tablica, na którym pisze "Na krawędzi jutra". To było hasło tygodniowej akcji odczytowej, gdzie w tym namiocie wygłaszane były odczyty, kazania, gdzie wyświetlano filmy o treści religijnej. Mało tego, tam akurat wyświęcony na urzędzie pastora został brat Roman Halubka. Tam wyświęcony był również na urzędzie starszego zboru brat Jacek Moszyński. I co ciekawe, to działo się wtedy, kiedy w Czarnobylu odbywała się niezwykła rzecz, tragedia, katastrofa.
Rzeczywiście na krawędzi jutra. Tak. Tu jeszcze można wspomnieć jedną rzecz. Ta kaplica gromadziła chętnych słuchaczy na odczytach. I przypominam sobie tutaj jeden z odczytów, który w zasadzie nie dotyczył spraw teologicznych, ale mowa była o zdrowiu. Występował tutaj profesor Julian Aleksandrowicz. Mało tego, sala była pełna od tamtej strony do ostatnich miejsc. Mało tego, jeszcze w tych bocznych pomieszczeniach również nie było miejsca. Było tyle ludzi, którzy tutaj przyszli i chcieli słuchać. Porównując te dwa obrazy dzisiaj i tamtych czasów, no czasem no możemy stwierdzić, że żyjemy trochę w innym czasie niż to było dawniej. W innym czasie na pewno. Z tęsknotą ci, którzy pamiętają tamte momenty, wracają do tych mocno zintensyfikowanych właściwie osobowo odczytów, kiedy nie było gdzie palca włożyć. Chcielibyśmy, aby tak było dalej. Jeszcze o jednym wydarzeniu muszę wspomnieć. To jest ewangelizacja w hali Korony. Ewangelizacja mająca miejsce w 1984 roku, kiedy to tutaj występował brat Dawid Lawson z Australii. W hali Korony, w hali olbrzymiej, gdzie codziennie przez okres miesiąca odbywały się odczyty. I mało tego, odczyty odbywały się codziennie, natomiast prawie co dwa tygodnie odbywały się chrzty. I osób ochrzczonych w tamtym czasie było dość sporo. Mamy rok 2021. Odczytów publicznych właściwie już nie organizujemy. Mówimy, że trochę inne czasy i powinniśmy stosować być może inne metody. Także być może nasza działalność nieco zmieniła akcenty, idąc w stronę takich społecznych wydarzeń zdrowotnych. Jak to widzisz dzisiaj, Elu? W którym kierunku tak naprawdę powinniśmy pójść? Nie wiem, w którym kierunku powinniśmy pójść, ale tak porównując dzisiaj i to, co opowiadał Michał przed momentem, to rzeczywiście to były takie barwne plamy właściwie na szarościach. A w tej chwili my musimy być jeszcze bardziej zadziwiający wobec bardzo ciekawej oferty, która jest dookoła nas i ogromnej różnorodności. Nie wiem, jak będzie dalej, ale wiem, co było do tej pory. I jeszcze współcześnie, bo jeszcze się do współczesnych zaliczam. Więc tak, myślę sobie, że nie wymyśliliśmy nic nowego od tego, co znajdujemy na prastarych kartach Pisma Świętego. A więc holistyczne podejście do człowieka, na którym najbardziej Panu Bogu zależy. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli i obfitowali. I teraz jak to się dzieje teraz? Bardzo różne obszary działań. Działania, które promują nasze zdrowie. Zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne, ale również zdrowie fizyczne. Mieliśmy tutaj ofertę zajęć klubu fitness. Było podobno śmiesznie, dużo ruchu, dużo zmagań. Mamy wykłady dotyczące zdrowego odżywiania, połączone z degustacjami. Mamy również spotkania z niezwykłymi osobami, które mówią o swoich zmaganiach z emocjami, ale też konsultacje z osobami, które zajmują się zdrowiem psychicznym lub wręcz z osobami, które przeżyły bardzo trudne momenty w swoim życiu i mogą podzielić się swoimi zwycięstwami. To był pakiet ratunkowy, na pewno pamiętamy tą serię spotkań i to bogactwo treści. Jeśli chodzi o inne działania, no to bardzo dużo też różnych eksperymentalnych historii typu happeningi. Mieliśmy celebrację obchodów 500-lecia reformacji i uliczne happeningi. Mieliśmy panele dyskusyjne tutaj na tym miejscu, również wykłady. Tak, to bardziej taki obszar, bym powiedziała, społeczny,
kursowanie z białą sofą, prawda, i zachęcanie mieszkańców Krakowa, żeby przysiedli i zastanowili się nad wartościowym odpoczynkiem i jak go zaplanować, tak jak Pan Bóg planował ten odpoczynek od stworzenia świata dla nas. No i cóż, koncerty, tak, muzyki religijnej. Do dzisiaj pamiętamy zjawiskowy koncert pieśni gospel w wykonaniu Neville'a Petera, ale też inne koncerty, również takie, które łączą w sobie i element muzyczny, i element charytatywny, jak na przykład organizowanie koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy być blisko ludzi. Chcemy odbierać ich potrzeby i wychodzić tym potrzebom naprzeciw. Czyli właściwie od 100 lat jesteśmy dla Krakowian. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oto wiek historii naszego zboru i adwentyzmu w Krakowie za nami. Niech nasz zbór jubilat przynosi Bogu chwałę, a radość i pożytek ludziom. Czas na rozpoczęcie świętowania jubileuszu 100 lat. Oto nasz logotyp i hasło naszego jubileuszu. Adwentyści dla Krakowa od 100 lat. Oto nasze biblijne motto. Pan uczynił dla nas wielkie rzeczy i z tego się radujemy. A myślę, że za pół roku będziemy się radować jeszcze z kolejnych wielkich rzeczy, jeżeli spełnią się nasze plany i nasze marzenia. A o czym marzymy? Z logotypem jest tak jak z dziełem sztuki. Można go interpretować na różne sposoby. Można poszukiwać różnych znaczeń. I tak samo jest z tym naszym znakiem graficznym, który zaprojektował zdolny grafik, mieszkający teraz w Australii Tomasz Halupka. I na pierwszy rzut oka pewnie widzicie setkę. Natomiast gdyby się tak przyglądnąć, to ta typografia nawiązuje do architektury naszego miasta. A ktoś inny popatrzył na ten logotyp i powiedział, przecież na nim widoczne jest coś, co dla naszego kościoła jest tak ważne, czyli dwie tablice z dekalogiem. Jedynka to też niekoniecznie tylko jedynka. Czy to nie są drzwi? Otwarte drzwi, tak samo jak drzwi do naszego zboru przy ulicy Lubelskiej 25 czy na osiedlu teatralnym 24 są zawsze otwarte dla tych, którzy szukają Boga, dla tych, którzy potrzebują pocieszenia, dla tych, którzy potrzebują społeczności. Tutaj coś dla tych, którzy jeszcze tej architektonicznej konotacji nie zauważyli. Teraz łatwiej, prawda? Widzicie to nawiązanie do sukiennic, czy jeszcze bardziej do dziedzińca na Wzgórzu Wawelskim. I tym znakiem graficznym będziemy stemplowali wszystkie wydarzenia, różne inicjatywy, które podczas tego jubileuszowego roku zorganizujemy. To tylko przykłady sposobu wykorzystania naszego logotypu. No dobrze, dlaczego plany i marzenia? Po pierwsze dlatego, że to nie jest zamknięta lista. Być może będziecie mieli jakiś pomysł, który trzeba będzie zrealizować w tym wyjątkowym roku. Po drugie dlatego, że jak się zaraz zorientujecie, pewne decyzje nie zależą tylko od nas. Dobrze, po kolei zaczynajmy. Na samym początku wyselekcjonowaliśmy 100 najbardziej wpływowych osób w Krakowie. Lekarze, duchowieństwo, przywódcy polityczni. Wysłaliśmy im listy, życzenia noworoczne. Z częścią postaramy się również spotkać w drugim i w trzecim kwartale tego roku.
Nie zapominamy o tych, którzy tę społeczność tworzyli przez ten wiek. Dlatego i dla naszych wyznawców przygotujemy eleganckie pakiety, które roześlemy. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne planujemy na 25 września. Zaprosimy przywódców zarówno kościelnych, jak i miejskich. Wspomniałam, że pamiętamy o tych, którzy tworzyli naszą społeczność przez te wszystkie dziesięciolecia, ale wiele z tych osób mieszka daleko stąd. Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy. Dlatego przeprowadzimy z nimi wywiady internetowe i opublikujemy w naszych mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Mogę wam zdradzić, że część tych rozmów już jest nagrana i lada chwila zostanie opublikowana i są szalenie ciekawe. Będziecie mieli dużo przyjemności oglądając je, więc obserwujcie bacznie nasze media społecznościowe. Adwentyści dla Krakowa. To jest to nasze hasło. I chyba to jest główne założenie naszego zboru. Będziemy się cieszyć, cieszymy się tutaj wewnętrznie z tego, że jesteśmy w tym mieście od tylu lat. Ale chcemy też, żeby ten rok jubileuszowy był kanwą do tego, aby o adwentyzmie przypomnieć, powiedzieć, pokazać to, co jest dla nas najważniejsze. Stąd kolejny program U źródeł chrześcijaństwa. Zorganizujemy wyjątkowe wieczorne nabożeństwa, na które zaprosimy nie tylko zborowników, ale też naszych gości, żebyśmy wspólnie przeżywali takie chwile, jak już wkrótce na początku kwietnia Wieczerzę Pańską. Otwartą Wieczerzę Pańską, na którą zaprosimy naszych znajomych. To już 2-3 kwietnia. Nie martwcie się, jeżeli będzie na tyle zapisów, że przy obecnym reżimie sanitarnym po prostu się nie zmieścimy, bo będziemy zachowywać wszelkie możliwe zasady. Zorganizujemy tę wieczerzę dzień później, czyli odbędzie się 2 kwietnia wieczorem i dzień później, 3 kwietnia w sobotę wieczorem. Miesiąc później uroczyste rozpoczęcie szabatu już 7 maja. Natomiast w kolejnym miesiącu nabożeństwo sobotnie w stylu retro. Przeżyjemy je tak, jak te nabożeństwa wyglądały kiedyś. Czyli będzie lekcja powtórzeniowa, będzie sprawdzanie obecności na lekcjach szkoły sobotniej, będzie podsumowanie roku biblijnego, czyli będziemy uzupełniać, ile tekstów udało się nam przeczytać biblijnych w ostatnim tygodniu. Jednym słowem, będzie się działo. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Przygotujemy specjalne wydanie gazety Znaki Czasu. Postaramy się, żeby wydrukować ją i wspólnie rozdać w naprawdę, naprawdę wysokim nakładzie. I powtórzę jeszcze raz, bo to się będzie tyczyć wszystkich planów. Stulecie zboru w Krakowie jest tylko takim przyczynkiem do dyskusji, do rozmowy, do opowiedzenia o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, jaką nadzieję odnajdujemy w Piśmie Świętym i w Panu Jezusie. I w ten sam sposób będzie przygotowana nasza gazeta, która prawdopodobnie przyjmie formę takiej, znowu, gazety w stylu retro. Jak wam się podoba ten plan? I to dalej nie koniec. Poproszę następny slajd. Zapłacimy za tak zwane wkładki do lokalnych gazet. Wyobraźcie sobie, że jednego dnia każdy, kto sięgnie po swoją ulubioną gazetę, Gazetę Wyborczą, Dziennik Polski, Gazetę Krakowską, otwierając swój ulubiony dziennik, w środku natrafi na ten wspominany magazyn Znaki Czasu, na tę wkładkę o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.
A co powiecie na to, żeby z okazji stulecia zasadzić 100 drzew albo 100 krzewów? Ja jestem bardzo podekscytowany tą wizją. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy razem, znowu razem pójdziemy gdzieś na zewnątrz. A zresztą, słuchajcie, stulecie adwentyzmu w Krakowie. Mogę śmiało powiedzieć na pole. Więc wszyscy razem pójdziemy na pole i zasadzimy drzewa dla naszego miasta, bo żyjemy dla Krakowa. W ogóle mam wrażenie, że te inicjatywy, które nie tylko będą miały miejsce pod dachem, czy tutaj w naszym zborze, czy gdziekolwiek indziej w pomieszczeniu, ale właśnie na polu będą miały szczególne znaczenie, no w tym bezprecedensowym roku. I dlatego mam wrażenie, że szczególnie przypadnie wam do gustu nasz kolejny plan i nasze kolejne marzenie. A jest to zorganizowanie plenerowej wystawy Pisma Świętego, na której jako adwentyści przygotujemy tablice opowiadające o Biblii, o historii Pisma Świętego, o odkryciach archeologicznych, czy o pewnych związkach tej księgi z naszym miastem, z Krakowem. Nie wiem jak wy, ale ja już tym bardziej nie mogę się doczekać tego późnego lata czy ciepłej jesieni, podczas której spacerując plantami pomiędzy Wawelem a ulicą Franciszkańską moglibyśmy oglądać tego typu wystawę. Jeżeli starczy nam środków, to dlaczego tramwaj przez 2-3 miesiące jeżdżący po Krakowie nie miałby reklamować, pokazywać tego, co dla adwentystów jest naprawdę, naprawdę ważne. Jesteśmy miastem studenckim, jesteśmy miastem akademickim, więc razem z wydawnictwem Znaki Czasu, razem z naszą Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną chcielibyśmy również zorganizować pewną debatę naukową, może sympozjum, może wręcz konferencję. Oczywiście do współpracy zaprosilibyśmy też którąś z krakowskich uczelni, koła naukowe, które tutaj mamy. To nasze kolejne wielkie marzenie. A co powiecie na to? Co sądzicie o takim pomyśle, żeby któryś z parków lub skwerów został w Krakowie z okazji stulecia adwentyzmu nazwany imieniem Ellen White, współzałożycielki naszego kościoła, dla której te idee życia zgodnie z naturą były tak bliskie? A co gdyby któryś plac albo ulicę nazwać imieniem Michała Beliny Czechowskiego? Nie tylko pierwszego misjonarza, który z tymi naukami adwentowymi ruszył poza Stany Zjednoczone, ale też osoby bardzo związanej z Krakowem. Belina Czechowski urodził się pod Krakowem, tutaj się uczył, tu się wyedukował, to stąd ruszył w świat. Moi drodzy, czy uda się nazwać którąś ulicę w ten sposób? Tego nie wiem. Ale jako zbór wystąpimy do Urzędu Miasta Krakowa z takim wnioskiem i będziemy robić wszystko, żeby i w ten sposób uczcić naszą rocznicę. Teraz chyba rozumiecie, dlaczego mówiliśmy o planach i marzeniach. Co dalej? Po pierwsze, naprawdę jestem głęboko przekonany, że nic nie otworzy większej liczby drzwi niż twoje modlitwy. Módlcie się o te ewangelizacyjnie tak naprawdę plany. Módlcie się prywatnie, módlcie się o to w grupach. Niech to będzie jedna z głównych intencji powtarzających się w waszych modlitwach. Po drugie, jeżeli pracujesz w jakiejś instytucji, może znasz kogoś, może masz doświadczenie w pewnych sprawach i masz jakiś pomysł, jak ułatwić zrealizowanie któregoś z tych planów, proszę, daj nam znać. Skontaktuj się z pastorem, ze starszymi zboru, ze mną.
bo potrzebujemy tej pomocy i wspólnej pracy. I po trzecie, z okazji stulecia potrzebujemy 100% zaangażowania 100% z nas. Niech ten 2021 rok, rok jubileuszowy, będzie takim czasem, podczas którego to hasło Adwentyści dla Krakowa będzie jeszcze bardziej aktualne i prawdziwe niż podczas któregokolwiek roku wcześniej. Bo jesteśmy wspólnotą, prawda? Jesteśmy Kościołem, zgadza się? To powstańmy i zaśpiewajmy razem tę pieśń. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Panie Boże, pragniemy być takim Kościołem. Pragniemy być taką wspólnotą, w której Duch Święty działa, która ma radość, która niesie tą radość ku światu. Panie Boże, błogosław ten sabbat. Niech serca każdego z nas będą poruszone, będą odnowione. Panie, daj przeżyć nam każdego dnia przebaczenia grzechów. Daj umacniać się w pewności zbawienia i w radości, że mamy Kościół. Niech Twój Kościół, Panie Boże, rozwija się. Niech każdy z nas ma swój udział w tym właśnie dziele. Twoja łaska niech nam, Panie Boże, towarzyszy na dalszą część nabożeństwa, na słowo, które będziemy słuchać, kazanie. I Panie Boże, spraw, byśmy wyszli w nowy tydzień pełni planów, pełni marzeń. Ty nas, Panie Boże, w tym wszystkim ubłogosław, a proszę o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Wiesz, Panie, dobrze, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. I wiem, kim jesteś, mój wielki Boże, więc śpiewam w dzień i w noc. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko. Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko, zwyciężę każde zło. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Amen. Kochani, czy macie dobrą pamięć? Różnie to bywa, tak? Kto ma dobrą pamięć, ręka do góry? Bardzo dziękuję, drodzy. W latach 80. i 90. był taki szczególny czas, kiedy wiele osób z naszego kraju wyjeżdżało za granicę i to nie wcale, żeby poznawać inne kraje, ale za pracą. Jedna piosenka, której słowa przypomnę, brzmi tak. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem, nie zapomnij, gdzie się urodziłem, bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. O kolorach białym i czerwonym, o symbolach orła i korony, bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. Pan Bóg bardzo często w naszym życiu mówi nam pamiętaj. W Słowie Bożym też raz za razem Pan Bóg mówi pamiętaj. Kiedy? Gdzie? Kiedy Pan Bóg mówi pamiętaj? Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Dobrze, gdzie jeszcze? Druga Mojżeszowa i kolejne wersety. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem ziemi egipskiej i wyprowadził stamtąd cię Pan Bóg twój. Piąta Mojżeszowa 8:2. Zapamiętaj całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził się przez 40 lat. Moi drodzy, więc chcemy pamiętać. Chcemy pamiętać o tym, co było? I Pan Bóg mówi nam w Psalmie 105. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach Ustiego. Kiedy słyszeliśmy historii, wspomnień ze zboru krakowskiego, które się wydarzyły w ostatnich 100 latach, to są szczególne cuda. To są szczególne chwile. Chcę, drodzy, dzisiaj naszą uwagę na chwilkę skierować do Księgi Jozuego, ponieważ tam Pan Bóg mówi, pamiętaj, jest historia 12 kamieni pamięci. Dlatego, drodzy, proszę, otwórzcie razem ze mną Księga Jozuego, rozdział 4. W nowym przykładzie strona 238. Księga Jozuego, rozdział 4. W nowym przykładzie w Biblii Warszawskiej strona 238. Dobry Boże i Panie, prosimy, otwórz nasze umysły, nasze serca na Twoje słowo i niech Duch Święty do nas przemawia. Amen. Księga Jozuego, rozdział 4 i tam czytam od wersetu 1. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: weź sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, wydobędźcie ze środka Jordanu stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni, przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia. I rzekł do nich: przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich. Aby to było znakiem wśród was, że wasze dzieci w przyszłości pytać się będą: a co znaczą dla was te kamienie? Odpowiedzcie, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana. Gdy przychodziła przez Jordan, zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. Te same, drodzy, wersety powtarzają się w kolejnych wersetach 21-22. Gdy dzieci się będą pytać, to powiedzcie im, co znaczą te kamienie. Moi drodzy, historia ciągle trwa. Kiedy myślę, drodzy, o tej historii, dlaczego Pan Bóg nakazał? Dlaczego Pan Bóg nakazał wziąć tych 12 kamieni? Czy to były jakieś szczególne kamienie? Wyjątkowe? Nie. To po prostu było 12 kamieni z Jordanu. Kiedy myślę, drodzy, o nas, o Jego ludzie, mówię subiektywnie. Czy jesteśmy nadzwyczajni? Czy jesteśmy wyjątkowi? Myślę, drodzy, że nie. Przynajmniej myślę o sobie. Myślę, że nie. Pan Bóg w swojej łaskowości znalazł, no i drodzy, nas w tym świecie.
te 12 kamieni to niby jakiś pomnik architektury. Nie, po prostu Pan Bóg powiedział, wyciągnij kamienie z rzeki i uczyń pomnik, aby pamiętano. Przejście przez rzekę Jordan było jednym z najważniejszych wydarzeń Starego Testamentu. Kiedy myślę, drodzy, o cudzie, który się wydarzył na początku, to było przejście przez Morze Czerwone. Pierwszy cud zakończył niewolę. Drugi cud był wstępem do nowego życia. Ponieważ przekraczając rzekę Jordan, weszli do ziemi obiecanej. Pierwszy cud był początkiem wolności, drugi początkiem życia w ziemi obiecanej. Pierwszy upamiętniony był w słowie, ponieważ była uczyniona pieśń. Drugi został, drodzy, uczyniony pomnik. Myślę, drodzy, że również to, że jest szczególna data, szczególne, drodzy, 100 lat, ale myślę, drodzy, że każdy z nas mógłby, powinien mieć, prowadzić taki pamiętnik własnych cudów. Ale właśnie te 100 lat, 100 lat zboru w Krakowie to jest, drodzy, coś szczególnego. To jest coś, czym powinniśmy się egzaltować, ale to nie odeszło do historii. To jest coś, co każdy z nas, każda z nas ma wpływ na to, drodzy, co się dzieje. Na to, co się wydarzy. Historia. Człowiek, aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Norman Davis powiedział. I zastanawiam się, czy można to przełożyć na Kościół. Kościół, który nie wie, skąd idzie i dokąd zmierza, bez swojej historii błądzi. Jest jak człowiek bez pamięci. Moi drodzy, gdyby zabrać nam pamięć, kim byśmy byli? Szarą, niewyróżniającą się od nikogo masą. Wszyscy tacy sami. Jak śrubki w fabryce. Ale mamy, drodzy, pamięć. Każdy z nas inny jest szczególny, jest wyjątkowy. I kiedy tak, drodzy, myślę, co szczególnego, drodzy, Pan Bóg uczynił dla historii narodu izraelskiego, to mamy te cytaty. Józef Piłsudski. Kto nie szanuje, nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Ktoś mógłby powiedzieć, a co mnie to obchodzi, co się działo 100 lat temu w adwentyzmie? Jestem adwentystą, nie wiem, od roku, albo może dopiero będę. Jakie to ma znaczenie? Czy to jest istotne, czy to jest ważne? Kto nie szanuje i nie ceni swojej przyszłości, nie jest godzien teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Moi drodzy, historia Bożego Kościoła i ty. W związku z tym zastanawiam się, jak często Pan Bóg celowo pewne rzeczy robi z premedytacją, z uśmiechem i z ogromną cierpliwością nauczyciela. Czy lubicie, jak wam się pewne rzeczy raz za razem, raz za razem, raz za razem powtarza? Kto lubi? Ja nie. Moi drodzy, któregoś razu czytając rok biblijny, księgę za księgą, nagle zorientowałem się, że chyba po raz kolejny czytam tę historię. Więc sprawdzam, na kartce odznaczyłem, ale sprawdzam, no jest kolejność zachowana. Otwieram kolejną księgę i znowu te same historie. Moi drodzy, jest księga wyjątkowa w Piśmie Świętym. Pan Jezus powiedział, że mamy żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie wiem, kto z was kocha genealogię. Ręka do góry? Nikt nie podnosi. Dobrze. Moi drodzy, jest księga Kronik. W sumie w kanonie hebrajskim była to ostatnia księga kanonu hebrajskiego. Była to jedna księga Kronik. W naszym kanonie ostatnia księga to jest księga kogo? Jaką księgą kończy się Stary Testament? Malachiasza, bardzo dobrze. Ale w kanonie hebrajskim to właśnie księga Kronik kończyła Stary Testament. I drodzy, to jest niesamowity prezent. Jeżeli do tej pory przechodziliście tę genealogię, no dobrze, kto kogo spłodził, przewinijmy to dalej. Wielki błąd. Moi drodzy, kiedy zaczynamy czytać księgę Kronik, okazuje się, że znajdujemy tam, uwaga, większość historii z ksiąg Samuelowych i królewskich. Jest to powtórzenie treści. O rety, to już było. Ja to czytałam. Ja to czytałam. Ja tak dobrze znam, ale powolutku. Moi drodzy, pierwszych 9 rozdziałów, niesamowite genealogie. Tak, tak, czytacie, czytacie i po minucie nie pamiętacie, czy on był ojcem, dziadkiem, wnukiem, czy to była rodzina, czy to nie była rodzina. Ale moi drodzy, Pan Bóg robi wszystko celowo. 9 rozdziałów
to są genealogie, ciągi imion. Drodzy, co my tam mamy? Wskazanie istotnych postaci. Z jednej strony mamy ród Dawida, a z drugiej strony, drodzy, kapłaństwo. Ktoś powie, no tak faktycznie to jest nuda, błąd. Moi drodzy, czy pomyśleliście kiedyś o tym, że kiedy czytamy Księgę Kronik, to tak naprawdę jest tam powtórzenie historii całego Starego Testamentu w pigułce, w niesamowitej pigułce. Dalej, drodzy, mamy kolejne rozdziały pierwszej księgi 10 po 29 i, uwaga, nie znajdziecie tam niechlubnych historii Dawida. Prześladowanie, uciekanie przed Saulem, upadek, morderstwo. Tego w Księdze Kronik nie znajdziecie. Tam tego po prostu nie ma, ale są inne niesamowite rzeczy, których nie ma w innych miejscach Pisma Świętego, jak chociażby to, że skoro Dawid mówi, no usłyszał, za dużo masz krwi na rękach, nie zbudujesz mi świątyni, ale mogę zebrać materiał, ale mogę coś zrobić, mogę coś zrobić. Mamy instrukcje, mamy plany budowy, mamy wielu królów, ale tak naprawdę celem jest wskazanie Dawida jako przyszłego mesjańskiego króla. I mamy drugą księgę Kronik, o królach posłusznych, nieposłusznych i w niesamowity sposób księga się kończy. Zdaniem Cyrusa. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech Pan Bóg jego będzie z nim i niech wyrusza. I podsumowanie, moi drodzy, księgi Kronik. Nadchodzi Mesjasz, przyszłość świątyni. Prorocze nadzieje. To jest, drodzy, naprawdę niesamowite, kiedy Pan Bóg przypomina nam, popatrz, jak prowadziłem mój lud w przeszłości. Abyś miał nadzieję, abyś z wizją patrzył w przyszłość. Więc, moi drodzy, przed chwileczką Michał mówił o planach, marzeniach. Cudowne jest to, że pewne plany, marzenia mogą stać się rzeczywistością. Od kogo to zależy? Ktoś kiedyś, jest takie, drodzy, znane powiedzenie wiślarzy. Kiedy wypłyniemy ze strefy ciszy? Wtedy, kiedy każdy przyłoży się do swojego wiosła. Amen? Amen. W Słowie Bożym czytamy, miejcie pieczę, apostoł Paweł mówi do starszych zboru, miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Śpiewaliśmy w pieśni, gdzie był element zbór pański, Kościół Boga, wspólnota. Szczególna wspólnota, ponieważ ona jest nabyta własną jego krwią. Pan Bóg na tej ziemi ma szczególny Kościół. W Słowie Bożym czytamy, że kto dotyka się Boga, dotyka się jego źrenicy oka, kto dotyka się jego ludzi. Zaczęło się, drodzy, od Adama, poprzez Abrahama, Mojżesza, monarchię, proroków, Chrystusa, apostołów, reformatorów, przebudzenie, Kościół ostatków i ostatnie powtórne przyjście. Niesamowite jest to, drodzy, że jesteśmy częścią Kościoła, który nie jest, wybaczcie za stwierdzenie, jeszcze jednym grzybem w barszczu. Jesteśmy częścią Bożego Kościoła, częścią Bożego ludu. Kościół Chrystusa jest słaby i pełen wad na ziemi, ale jest przedmiotem jego największego zainteresowania. Pan ma swój wybrany lud, swój Kościół, który jest jego własnością, jego twierdzą w znękanym grzechem i zbuntowanym świecie. Tak mówi Pan zastępów, którego chwała nie posłała o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. Jest tyle rzeczy, które nas absorbują, rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne, kiedy sobie, drodzy, uzmysłowimy, że jest baranek, który przelał swoją krew za twój i za mój grzech, za grzechy świata. Kim jesteś w kontekście ofiary baranka? Nie pamiętam, czy miałem 10 lat, może mniej. Jako mały chłopiec oglądałem film, chyba produkcji polsko-radzieckiej. Film opowiadał o tym, jak młoda kobieta wraz z dzieckiem dostała się do obozu koncentracyjnego. Był rok 1943. Do Oświęcimia trafiła Zinaida Worobiowa z paroletnim synem Gieną. I taka była niesamowita scena, kiedy matka została rozdzielona od swego dziecka. Dziecko trafiło do baraku, gdzie były zabite okna i matka krzycząc powiedziała, synku, nie zapomnij swojego imienia. Wojna się skończyła, chłopiec trafił do domu małego dziecka, jakaś pani go adoptowała, ale ta myśl, że chłopiec pamiętał, że ma na imię Giena.
Moi drodzy, w tym świecie powinniśmy pamiętać, że to jest niezwykły przywilej być częścią Kościoła Bożego Ostatków, częścią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jest to niesamowity przywilej. Pozwólcie, drodzy, na jeden cytat z książki szczególnej, książki Wielki Bój. Sztuką jest, drodzy, mówić nie o własnych sukcesach, ale o własnych słabościach. Posłuchajcie, drodzy, kilku zdań, które Hus napisał do swego przyjaciela. W pewnym liście skierowanym do pewnego kapłana, który stał się uczniem Ewangelii, z głęboką pokorą Hus mówił o swoich błędach, oskarżając się, panowie, uwaga, o umiłowanie bogatych strojów i marnowanie czasu na bezwartościowe zajęcia. Potem dołączył wzruszające napomnienie. Oby twój umysł był stale zaprzątnięty wspaniałością Boga i zbawieniem dusz, a nie dążeniem do pretend i majątku. Strzeż się, byś nie ozdabiał domu bardziej niż swojej duszy, a przede wszystkim pracuj, pracuj z największą troskliwością nad swoim duchowym stanem. Bądź pełen pokory i miłości wobec ubogich i nie trwoń swojej majątności na biesiadach. Jeżeli nie będziesz doskonały swego charakteru i wstrzymywał się od niepotrzebnego dostatku, obawiam się, że srogo zostaniesz ukarany, jak ja sam tego doświadczyłem. Znasz moją naukę, gdyż od młodości słuchałeś moich wskazówek, dlatego nie potrzebuję ci więcej pisać, ale zaklinam cię przez łaskę naszego Pana, byś nie naśladował jakiejkolwiek z tych próżności, w których widziałeś moje upadki. A na kopercie napisał, zaklinam cię, przyjacielu, byś nie złamał tej pieczęci dopiero wtedy, kiedy będziesz miał pewność, że ja już nie żyję. Moi drodzy, jest to wielki przywilej być częścią Bożego Kościoła. Częścią Bożego Kościoła i nie tylko mieć cudowne dziedzictwo, ale cudowna przyszłość, drodzy, jest przed nami. Pan Bóg dał kamienie pamięci, ale tak naprawdę w Słowie Bożym czytamy, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Mamy być żywymi pomnikami. Mamy, drodzy, żyć dla chwały Jego. Mamy rozgłaszać cnoty Tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Co na to powiemy? Amen. Drogi, kochany nasz Panie Boże i Ojcze Niebieski, przychodzimy do stóp Twoich, aby Cię uwielbić, aby Ci dziękować, aby oddać Tobie cześć, chwałę i uwielbienie. Godzien jesteś naszej miłości, bo jesteś wspaniałym Bogiem, który stworzył ten świat. Jesteś Zbawicielem, jesteś Odkupicielem. Ty obdarzyłeś nas łaską zbawienia. Za to wszystko Ci chcemy dzisiaj podziękować. Chcemy Ci dziękować również za okres przedwojenny, że Ty posłałeś swoje służebnice tutaj do Krakowa, aby ogłosiły wspaniałą nowinę, że Ty chcesz nas wszystkich zaprosić do Królestwa Twojego. Chcę Ci podziękować za okres okupacji, że z tego zboru nikt nie zginął, że miałeś nas w opiece. Chcę Ci podziękować za okres komuny, w którym wiele było niebezpiecznych chwil. Etykieta bumelanta kojarzyła się z wyjazdem na Sybir. Dziękuję Ci, że nikt z naszego zboru tam się nie dostał. Boże, dziękuję Ci za okres przełomu, za te wspaniałe stoliki, za te pełne sale na spotkaniach ewangelizacyjnych. Boże, dziękuję Ci i za ten obecny okres, gdzie są trudne czasy, gdzie tyle jest takich momentów, które odprowadzają wiele osób od Ciebie, że znajdują się ludzie, którzy zasilają ten zbór. Dziękuję Ci, Boże, że w
W tym zborze też jest młodzież i dzieci. Ale chcę Cię, Boże, prosić o błogosławieństwo. Chcę Cię prosić o błogosławieństwo dla kierownictwa tego zboru, dla pastora. Chcę Cię prosić o błogosławieństwo dla seniorów, młodzieży i dzieci. Chcę Cię prosić, Boże, o błogosławieństwo dla tego miasta i jego kierownictwa. Ale szczególnie chcę Cię prosić, Ojcze Niebieski, o błogosławieństwo dla planów, które dzisiaj usłyszeliśmy, a abyś nas wzmocnił i zachęcił i dokonał poprzez nas dzieła tego, które jest zaplanowane. O to wszystko Cię proszę, za wszystko Ci dziękuję. W imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Boże, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boże Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie, nasz Boże. Tobie chwała i cześć i uwielbienie, bo jesteś. I dałeś nam, adwentystom, już 100 lat w tym pięknym mieście, z którego jesteśmy dumni. W mieście kultury, sztuki, historii, nauki. Ale pragniemy, aby z okazji jubileuszu Kraków stał się miastem adwentyzmu. Plany i marzenia są piękne. Są nieprawdopodobne. Niesamowite, ale pozostaną planami, gdy Ty nie pobłogosławisz. I dlatego o Twoje błogosławieństwo i o moc Twojego Ducha prosimy teraz. Abyśmy mogli wypełnić tą misję adwentyści dla Krakowa. Pomóż, Panie, aby spełniły się te słowa, by były rzeczywistością. Te słowa, które powierzamy Tobie, abyś obrócił swoją twarz, obdarował nas pokojem, abyś mógł niedługo powrócić, ale żeby z Krakowa osób, które czekają na Ciebie, były tłumy. Amen.